W samo południe na dziedzińcu Zamku Piastowskiego reprezentanci środowisk kombatanckich, delegacji samorządowców, przedstawicieli szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, wasyście służb mundurowych oddali hołd żołnierzom wyklętym. Najważniejsze to, co powinno nas łączyć, to Polska. Nasza wspólna tożsamość, historia. Każdego dnia budujemy jej pomyślność, ale pamiętając o naszych bohaterach, o żołnierzach wyklętych, o wszystkich żołnierzach Armii Krajowej, o tych, którzy przelali, oddali swoje życie za wolną, niepodległą Polskę. W imieniu sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, posła Roberta Kropiwnickiego, wiązankę złożył Jarosław Rabczenko. To jest dzień, który powinien jednoczyć, który powinien przypominać o naszej trudnej historii, ale też powinien powodować, że takie rzeczy nie będą miały miejsca w przyszłości. Niepodległościowe ruchy partyzanckie dowiodły, że Polacy należą do najbardziej niezłomnych w świecie. Gotowi stawić czoła w nierównej walce. Dziś zebraliśmy się przy celach więziennych Zamku Piastowskiego, gdzie w okresie stalinowskim przetrzymywano i torturowano więźniów polskich. Bardzo ważna dla mieszkańców Jawora i każdej miejscowości w kraju jest pamięć o cierpieniu tamtego pokolenia. Ginęli za pragnienie wolności. Stawiali czoła służbom bezpieczeństwa i mierzyli się z propagandą. Przez lata byli nazywani wrogami ludu. Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, wierni obrońcy Rzeczypospolitej. Skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Po części, która odbyła się na dziedzińcu zamku, kolejna odbyła się w Jaworskim Muzeum Regionalnym, gdzie licznie przybyli mieszkańcy wysłuchali wykładu Marka Gadowicza, historyka z wrocławskiego oddziału IPN. Dzisiaj spotykamy się na Zamku Piastowskim w Jaborze, który w latach 40. 50. był miejscem kaźni żołnierzy drugiej konspiracji. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych. Właśnie te przymiotniki są bardzo mocno nacechowane emocjami. Może żołnierzy drugiej konspiracji, którzy walczyli o tak naprawdę wolną Polskę, o niepodległość Polski z reżimem, który został nam narzucony. Należy o nich pamiętać, należy ich czcić, tak jak czcimy powstańców styczniowych, listopadowych, powstańców Powstania Kościuszkowskiego. Myślę, że ich działania wpisują się bardzo w ideę wolności Polski, bo najważniejszą rzeczą dla Polski jest wolność.